Rok 1918 zmienił Europę. Upadły Rosja, Niemcy i Austro-Węgry. Odrodziła się Polska. O Spisz rywalizują Polska i Czechosłowacja. W kwietniu 1919 roku do Paryża na audiencję do prezydenta Wilsona udaje się delegacja spisko-orawska. Obietnice prezydenta nie pomagają. Zapada decyzja o plebiscycie na Zamagórzu Spiskim. Spiszacy są zagubieni i nie wiedzą, za kim głosować. Trwa uświadamianie Polaków. Na Spisz przyjeżdża ze Lwowa profesor Józef Wiśmierski z żoną Marią. Zostaje sekretarzem Polskiego Komitetu Plebiscytowego. Maria Wiśmierska z domu Haber urodziła się 2 grudnia 1887 roku w Łapszach Niżnych. Uczyła się w miejscowej szkole, potem u krakowskich sióstr prezentek. W 1908 roku poślubiła Józefa Wiśmierskiego. Rodowita Spiska bardzo wspomaga męża w pracy. Rozmawia z mieszkańcami Spisza o ich historii i bogactwie regionu. Jej rodzinny dom to ostoja polskości. Za jej działalność władze czeskie aresztują Marię i wywożą do Kierszmarku. Po uwolnieniu dalej działa na rzecz Polskiego Komitetu Plebiscytowego. W czerwcu 1920 roku w czasie prac plebiscytowych zostaje zamordowany jej ukochany mąż, Józef. Maria nie ustaje w działaniach na rzecz ojczyzny. W 1920 roku Rada Ambasadorów przyznaje Polsce tylko 14 zamagórskich wsi. To porażka. Maria nie zniechęca się, pracuje na rzecz Spisza i Polski. Jest nauczycielką, działa społecznie jako członek Związku Spisko-Orawskiego. Jest w zarządzie głównym Związku Górala Spisza i Orawy, w kole powiatowym Związku Inteligencji Ludowej i Przyjaciół Wsi w Nowym Targu. W 1937 roku otrzymuje z rąk prezydenta Ignacego Mościckiego Medal Niepodległości. W 1938 roku wychodzi ponownie za mąż za Franciszka Dudę. Ma duży wpływ na młodzież, zachęca ich do nauki i pracy na rzecz Polski. Po wojnie Maria wycofuje się z aktywnego życia, choć dalej interesuje się sprawami społeczno-kulturalnymi. 26 kwietnia 1974 roku umiera. Zostaje pochowana na Łapszańskim cmentarzu. Odznaczona licznymi medalami, zapisała się w historii jako pani Wiśmierska, po drugim mężu pani Dudowa. Dziś tak mało Łapszan pamięta o tej kobiecie, która walczyła o polskość Spisza. Aby upamiętnić Marię Wiśmierską, chcemy jako Łapszanie jej imieniem nazwać ulicę, zasadzić drzewo i prezentować jej postać w prasie i mediach. Bo to była kobieta niezwyciężona, bohaterka. Święta miłości kochanej ojczyzny, czują cię tylko umysły poczciwe. Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, dla ciebie więzy, pęta niezelżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe. Byle ci można wspomóc, byle wspierać, nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.